Dzień dobry, witamy z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ale też staramy się zadbać o naszą aktywność fizyczną. Kończy się powoli sezon rowerowy, choć nie dla wszystkich, niektórzy jeżdżą cały rok. To jest tylko kwestia odpowiedniego przygotowania sprzętu, odpowiedniego ubioru. Pogoda czasami pozwala również w grudniu, styczniu wybrać się na krótką przejażdżkę rowerową. Ale to, co dzisiaj chcielibyśmy omówić, to podstawowe elementy, jak ten rower zabezpieczyć na tą zimę, tak abyśmy mogli wiosną wsiąść na niego i bezpiecznie ruszyć na trasy rowerowe, których w gminie Chęciny nie brakuje, jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej bezpiecznych, ponieważ powstają nowe ścieżki rowerowe dedykowane tylko dla rowerzystów. Podstawowym elementem, od którego musimy zacząć, to na pewno jest mycie roweru, tak? Jak w tym przypadku rower po sezonie z naszej wypożyczalni rowerów, która działa w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami, ma spore znamiona tego użytkowania, czyli zabrudzenia, jakieś błoto, jakaś ziemia, która została po przejażdżkach, pozostałości gdzieś smaru z łańcucha. A więc to, od czego powinniśmy zacząć, to przede wszystkim mycie, tak? Mycie ramy, mycie napędu, czyli łańcuch, tylnia kaseta, przednia korba. I tutaj musimy zadbać o to, aby to wszystko usunąć, te nieczystości, tak aby ewentualnie też zobaczyć, czy pod tym smarem, który znajduje się na łańcuchu, nie robi nam się jakaś korozja. Ważna informacja z mojego własnego doświadczenia. Ja staram się nie myć roweru i nie myję w najprostszy sposób, czyli jadąc na myjnię i używając myjki wysokociśnieniowej. Dlaczego? Ponieważ mamy elementy w rowerze, które są niewidoczne, tak jak łożyska, czy to będą łożyska w kole, czy to będą łożyska w sterach, czy to będą właśnie łożyska, które znajdują się w korbie przedniej, które możemy uszkodzić, ponieważ używając takiej myjki wysokociśnieniowej, często staramy się gdzieś ją blisko skierować w te elementy mocno zabrudzone i ta woda poprzez minimalne szpary, poprzez uszczelki, które są też również w tych miejscach, może dostać się do środka takiego łożyska i nie widząc, że ona tam jest, nawet nie będąc świadomym w takim myciu, poprzez ten okres, kiedy rower nie będzie użytkowany, ta woda może nam spowodować korozję. Korozja spowoduje to, że będzie mniejsza efektywność jazdy tym rowerem, a może też dojść do tego, że po prostu będziemy zmuszeni wyłożyć pewną sumę pieniędzy, tak aby ten rower z powrotem doprowadzić do użyteczności. Jeżeli już usuniemy te podstawowe zabrudzenia, mając na uwadze ten cały napęd, tak? Tylnia kaseta, przednia korba, łańcuch, musimy te elementy zabezpieczyć, tak? Czyli uchronić przed ewentualną korozją, a do tego używamy różnego rodzaju środki przeciwkorozyjne. W sklepach rowerowych, na stronach internetowych naprawdę bardzo duży wybór, więc ja polecam, aby w ten sposób te elementy metalowe zabezpieczyć. Kolejna ważna rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, po myciu starajmy się wszystkie elementy osuszyć, tak ażeby ta woda w żaden sposób nie została na tych elementach.
czy to tak jak mówimy będzie rama, czy niech to będzie właśnie, niech to będą elementy napędu, bo to też w jakiś sposób może się przyczynić do tego, że ta korozja powstanie. Często nie mamy warunków idealnych do przechowywania rowerów. Niektórzy przechowują je w garażach nieogrzewanych, w jakichś komórkach, więc tam ten rower jest na pewno narażony na tą korozję. Na pewno idealnym miejscem na przechowanie roweru będzie ciepłe mieszkanie. Tam wtedy rower jest na pewno idealnie zabezpieczony na ten okres, kiedy będzie nieużytkowany. Kolejna sprawa i kolejne elementy, o które musimy zadbać, niekoniecznie sami. Tutaj możemy już udać się do wyspecjalizowanego serwisu. To są właśnie te elementy, które mamy ukryte, których nie widzimy, tak jak wcześniej wspominałem, przy tym myciu, żebyśmy ich nie uszkodzili, a więc elementy jak łożyska w kołach, łożyska w korbie napędowej tutaj z przodu. Tam już wtedy ja polecam, ażeby to specjaliści zajrzeli, zobaczyli, czy po sezonie letnim nie znajdują się tam jakieś znikome ilości wody, które nam mogą tą korozję, której nie chcemy, której chcemy uniknąć, właśnie nie spowodowały. I wtedy na pewno serwisanci, którzy już mają też ku temu specjalne narzędzia, rozbiorą taki element, przeczyszczą, nasmarują, przygotowują do tego, że będziemy mogli go używać. Kolejny ważny element w myciu naszego roweru, w tym przygotowaniu go do, nazwijmy to, uśpienia zimowego, jest element hamulców. Coraz bardziej modne, coraz bardziej tańsze, są coraz bardziej popularne, są hamulce tarczowe. Akurat w tym przypadku mamy hamulce szczękowe w tym rowerze, więc ten problem gdzieś nie będzie nam występował, ale jeżeli mówimy o myciu roweru, gdzie występują hamulce tarczowe, musimy zwrócić szczególną uwagę tak, aby myjąc tylnią kasetę, nie spłynął nam olej smar z tej kasety w stronę tej tarczy hamulcowej. Spowoduje to, że ona będzie tłusta, będziemy mieć problem z hamowaniem, będziemy mieć to hamowanie na pewno nie tak skuteczne jak przy tarczy niezabrudzonej, smarem, nie tłustej, więc podstawowy element, jeżeli myjemy tą kasetę tylnią albo myjemy ją w pozycji pionowej, bądź staramy się rower położyć na prawym boku, jeżeli myjemy tarczę hamulców, tak aby to wszystko spływało bardziej w stronę kasety tylnej. Bardzo ważne spostrzeżenie, powiem szczerze, że kiedyś jedna osoba, która zwróciła mi na to uwagę, mówiła, że no, podjechała na myjnię ciśnieniową, nie chciała, ponieważ była to myjnia wysokociśnieniowa, położyła rower ta osoba na lewą stronę, wymyła rower i niestety za chwilę okazało się, że jest problem z hamowaniem. Tylnia tarcza hamulców została całkowicie wyłączona do momentu, kiedy została oczyszczona specjalnymi preparatami odtłuszczającymi, więc też bardzo ważny element, ten przy myciu, na który powinniśmy zwrócić uwagę.